Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Michałem Kobusiewiczem. Część trzecia. Studia i początki pracy w archeologii. No, jak już wspomniałem, początki mojego działania już naprawdę w archeologii to były badania w Międzyrzeczu Wielkopolskim, to jest na ziemi lubuskiej, no ale w szerokim pojęciu to jest jeszcze Wielkopolska. To jest grodzisko z IX już wieku, które trwało długo i na tym grodzisku Kazimierz Wielki postawił zamek, który stoi do dzisiaj. To było prowadzone przez Muzeum Archeologiczne, w którym ja później pracowałem, przez Stanisława Kurnatowskiego. No i jeszcze jako uczeń byłem tam pierwszy sezon. No to byłem wtedy taki chłopak do wszystkiego. Pozamiataj, posprzątaj, narysuj coś tam i tak dalej. Ale bardzo sobie miło wspominałem to. Potem byłem już jak przyjęto mnie na pierwszy rok. To już mi dawali lepsze zajęcia. No głównie rysowanie, bo jakoś mi wychodziło rysowanie planów różnych i tak dalej. A potem po pierwszym roku, byłem to długi sezon, był 3-miesięczny, prowadziłem wykop, duży wykop, 15 metrów długości, 3 metry szerokości w stronę wału grodziska. No i z całą tą maszyną, z pracownikami, dokumentacją, wszystko musiałem prowadzić. Też się bardzo dużo tego nauczyłem. Profesor Staszek Kurnatowski, no wówczas miał 29 lat, więc wydawał nam się bardzo stary. On świetnie też to prowadził. Też to był bardzo kulturalny, mądry człowiek. Bardzo wiele wniósł w ogóle do wczesnego średniowiecza. Później był zwolennikiem nowoczesnego podejścia do archeologii. No i on również miał talent do prowadzenia grupy, dobierał ludzi bardzo sympatycznych i mądrych, ale tam było też i bardzo miło towarzysko. Poza tym, żeśmy mocno pracowali na wykopie i nawet po pracy, ale też często właśnie po prostu sobie rozmawialiśmy, albo graliśmy w Makao, albo jechaliśmy rowerami na jezioro głębokie się wykąpać. No, wie pan, w Polsce wtedy starszych archeologów prawie nie było. W ogóle przed wojną ich tak dużo nie było. Wielu zginęło w czasie wojny, wielu emigrowało i to już takich zasłużonych, no ale do Anglii jeszcze tam trafili. Także właściwie było kilku, można na palcach jednej ręki policzyć archeologów takich starszych. Potem była duża przerwa. I właściwie moje pokolenie prawie, że, to znaczy starsi ode mnie o najwyżej 10 lat, a potem coraz młodsi, no i w moim wieku. Różnica kilku lat w tym wieku to nie jest duża, więc myśmy się wszyscy znali dobrze, świetnieśmy się ze sobą czuli. No Staszek akurat był starszy o 10 lat, ale też on się umiał z nami doskonale zadawać. No i wtedy właśnie proponowano mi, żebym się w ogóle zajął wczesnym średniowieczem. No jak powiedziałem, już zmieniłem zainteresowania na paleolit później, ale właśnie naprawdę dużo, dużo się wtedy nauczyłem. No potem już pierwsze moje badania własne to było stanowisko mezolityczne w Pietrzykowie, powiedzmy niedaleko Wrześni, koło Pyzdr. I tam kopałem jeden sezon. Zupełnie ciekawe stanowisko zostało opublikowane potem. Ale jeszcze przedtem oczywiście mieliśmy obozy studenckie. Przecież w czasie badań byliśmy na obozie w Biskupinie. Ten obóz to była bardzo dobra sprawa.
Tam byli proszeni studenci z jednego rocznika z wszystkich ośrodków archeologicznych w Polsce. Z Warszawy, z Krakowa, z Wrocławia, z Torunia, z Poznania. Tyle mniej więcej było wtedy tych ośrodków. Było nas tam chyba, ja wiem, ze 30 osób. Owszem, prowadziliśmy wykopaliska, znaczy eksplorowaliśmy następne ary tam na grodzisku, ale jednocześnie tam przyjeżdżali różni fachowcy, którzy mieli wykłady do nas, właśnie takie praktyczne. Na przykład Waldemar Chmielewski zademonstrował nam obróbkę krzemienia, a tam Szafrański demonstrował nam przy pomocy prawdziwego garncarza wyrób naczyń glinianych. Potem jeszcze tam wędzenie ryb się odbywało, albo jechaliśmy czy to wozami drabiniastymi na grodzisko, inne grodzisko kultury łużyckiej, albo autobusem do Sobiejów też, no bardzo też to było pouczające. Wieczorami profesor Rajewski, który był kierownikiem tego wszystkiego, a był dyrektorem Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, któremu podlegał biskupin, no ale on był bardzo towarzyski, bardzo lubił studentów też. No i wieczorami na pianinie grał nam do tańca. To w taki był barak, w którym były też pracownie, tam skorupy leżały rozłożone, ale było miejsce na co. No a poza tym myśmy wieczorami się spotykali, chowaliśmy się w tych rekonstrukcjach tam, a przemytnicy jechali do Wenecji przez jezioro Powino. W ogóle było bardzo sympatycznie. Do tej chwili z wieloma z nich się przyjaźnimy i to było bardzo dobre. Niestety był to ostatni z tych obozów biskupińskich. Ich było kilka po kolei, nasz był ostatni. No, oczywiście jako pracownik muzeum, ale jak powiedziałem właśnie, mając tą umowę, że będę pracował w muzeum tak długo, jak długo miałem ulgowe warunki, mogłem chodzić na wszystkie wykłady i tak dalej. No więc chodziłem na te wykłady oczywiście. No i chodziłem na studium wojskowe, byłem, no bo musiałem oczywiście tam być. I to też było wszystko sympatycznie, jakoś nie czułem się przemęczony bynajmniej. No oczywiście studium wojskowe było obowiązkowe, to było bardzo łagodny rodzaj służby wojskowej w porównaniu do dwuletniego normalnego poboru. Myśmy mieli przez pierwsze 3 lata studiów zajęcia w Poznaniu, czy to w salkach wykładowych, czy też chodziliśmy na forty, gdzie tam były terenowe ćwiczenia. No ale wtedy wszyscy, kto tylko mógł, starał się zwolnić z wojska. Wojsko nie miało wtedy za dobrej opinii. No i wszyscy wymyślali różne choroby, jakie się da. No ja spróbowałem też, ponieważ ważyłem 57 kilo, a miałem 1,85 m. No więc na komisji wojskowej lekarz tam mówił: panie doktorze, no ja jestem osłabiony, ja jestem wysoki, a tylko tyle ważę. I tak, no, on na to mówi, no, to tacy najlepiej biegają, następny i koniec. Także, no, odbyłem ten obóz wojskowy cały też. Zresztą śmieszne było, teraz myślę sobie czasami, że gdyby się mnie spytano, czy chciałbyś pojechać do Gubina na obóz i będzie tak, jak było wtedy, to ja bym się zgodził. Mimo, że nas gonili straszliwie tam. Zwykli żołnierze poborowi się pytali, czy my jesteśmy z kompanią karną. Ale wie pan, no myśmy, to byli sami studenci, sami nasi przyjaciele. Także było właśnie wesoło, mimo że nas gonili. Ale to było niegroźne, a było śmiesznie po prostu czasami. Także ja powiedziałem na tydzień tak, jeśli ja będę znowu miał 20 lat i będzie to jak było, w każdej chwili mogę pójść tam. No to były takie dwie boczne właśnie sprawy, to było wojsko i obóz biskupiński. W pewnej chwili
jeszcze na drugim roku chyba profesor, aha, bo potem jak odszedł profesor Kostrzewski, katedrę objął profesor Wojciech Koczka. To był też bardzo ciekawy człowiek, bardzo sympatyczny też. On był z pochodzenia Serbo-Łużyczaninem, czyli z terenów tam, gdzie Budziszyn jest stolicą Serbów Łużyckich. Przed wojną już zadał się z polską archeologią i u Kostrzewskiego działał, pracował w biskupinie też. Był pionierem lotniczej archeologii, bo z balonu robił zdjęcia grodziska biskupińskiego. No i po odejściu na emeryturę profesora Kostrzewskiego, on objął naszą katedrę. Miał z nami interesujące wykłady. No mieliśmy zresztą dużo różnych innych wykładowców, czy to archeologów, czy też z różnych nauk pomocniczych, z archeologii śródziemnomorskiej, z historii starożytnej, ale też i techniczne, różne metaloznawstwo, palynologia, geomorfologia, jako że archeolog musi te różne rzeczy znać. Także to 5 lat było bardzo dla nas też pożyteczne. Wszyscy moi koledzy skończyli studia i wszyscy dostali posadę, co nie znaczy, że na nich przetrwali, bo potem się żenili, mieli dzieci, źle zarabiali, ten ów się wyłączał, no to się dzieje oczywiście często coś takiego. 3 miesiące po tym, jak mnie przyjęto do muzeum, to przyjęto też mojego kolegę z mojego roku, Lecha Krzyżaniaka, mojego przyjaciela, z którym się zaprzyjaźniłem przez następne lata. On był dokładnie w moim wieku. Jeździliśmy razem na wspólne badania jeszcze do Międzyrzecza. Potem prowadziliśmy różne własne badania. On był człowiekiem wyjątkowo inteligentnym, z dużą fantazją, mądrym w ogóle i pogodnym i dowcipnym. Myśmy mieli masę przygód prywatnych. Jeździliśmy razem na Mazury. Mieliśmy takie same motocykle, na których spędzaliśmy masę czasu, między innymi reperując je, bo wtedy można było samemu motocykl reperować. Zimy spędzaliśmy rozkręcając motocykle i skręcając z powrotem. No i oczywiście jeździliśmy z panienkami na wycieczkę. To do tego służyły te pojazdy, ale przede wszystkim służyły na przykład do zaopatrzenia na wykopaliska. No i potem tak się stało, że nasze dzieje zawodowe przebiegały w bardzo podobny sposób z Lechem. Magisterkę broniliśmy tego samego dnia u profesora Koczki. Doktoraty zrobiliśmy z różnicą 1 miesiąca. Habilitację zrobiliśmy z różnicą 2 czy 3 miesięcy, niezależnie zupełnie. A profesury też prawie w tym samym roku otrzymaliśmy. I poza tym mieliśmy też podobny ciąg naszych badań. Najpierw badaliśmy prahistorię Polski, głównie Wielkopolski. Lechu, bo tak go będę nazywał, bo w Poznaniu tak się mówi o imionach różnych. Zresztą Lech i Leszek to są dwa różne imiona, bo Leszek, warszawiacy nazywali go Leszek zawsze, a u nas się go nazywało Lechu, ale niewątpliwie to wyobrażam, proszę sobie wyobrazić, że ktoś mówi Leszek Wałęsa albo mówi Lech Balcerowicz. No to są wyraźnie dwa różne imiona. No więc Lechu też prowadził badania, on się zajmował w Polsce kulturą pomorską. Z tego jeszcze robił doktorat, ale potem on się trafił do archeologii śródziemnomorskiej i zakotwiczył się poniekąd, będąc cały czas pracownikiem Muzeum Poznańskiego, ale w grupie profesora Michałowskiego. No i brał udział w różnych badaniach tam, a potem zaczął prowadzić własne badania i to na wielką skalę. I w końcu stał się
naprawdę dużym autorytetem, i to rzec można nie polskim, ale i światowym, a nawet otrzymał najwyższe odznaczenie sudańskie dla cudzoziemca, który się zasłużył w Egipcie. To jest Order Dwóch Nilów, Białego i Nilu i Nilu Błękitnego. Razem, a ja jednocześnie tak się stało, że zostałem zaproszony przez profesora Chmielewskiego do badań w Egipcie. I rok po Lechu wylądowałem też w Egipcie, no w Sudanie najpierw, no aleśmy obaj weszli w Afrykę i ja potem prowadziłem badania na obu polach i ciągle kopałem w Polsce, ale zimą w Afryce. Lechu już się poświęcił tylko Afryce. I spotykaliśmy się często i potem razem prowadziliśmy badania z Lechem jego stanowiska neolitycznego Kadero pod Chartumem. Razem odbyliśmy bardzo piękną podróż w górę Nilu Błękitnego, robiliśmy badania powierzchniowe aż po granicę w Etiopii. No bardzo, bardzo wieleśmy różnych wspólnych mieli właśnie przygód. No ale już powiedziałem już też własne życie. On był świadkiem na jego ślubie, ja byłem świadkiem na moim ślubie, ja byłem świadkiem na jego ślubie. No dużośmy właśnie mieli wspólnego. Niestety w 2004 roku za wcześnie, dużo za wcześnie zmarł Lechu. Bardzo, bardzo ubolewam z tego powodu. No ale zacząłem mówić właśnie o tym, że prowadziłem badania w Polsce najpierw i to właśnie, owszem, w Pietrzykowie, potem z Bolkiem Ginterem w okolicach Pajęczna, tam nad rzeką Lizwartą, ale dość wcześnie trafiłem, przygotowując doktorat, na dokumentację niemieckiego amatora, który badał tuż przy granicy ówczesnej z Polską, na dzisiejszej ziemi lubuskiej. On się nazywał Otto Dobrindt, nauczyciel. I on dokumentację przesyłał przede wszystkim do Poznania. Znaczy w czasie wojny ją przesłał, bo już oni zrobili Warteland i on podlegał temu Warteland. Ja tam trafiłem, szukając w różnych archiwalnych materiałach, na piękne dane dotyczące tego terenu w okolicach miejscowości Wojnowo, z blisko Kargowej. No i stwierdziłem, że trzeba tam pojechać, zobaczyć, bo to jest coś ciekawego. No i pojechałem tam, poprosiłem Stefana Kozłowskiego ze mną razem. Robiliśmy badania powierzchniowe, wiedząc, że tam jest masa stanowisk, ale nie mając żadnych map ani danych. Więc jeździliśmy po polach, mieszkaliśmy w stodole. Oczywiście nie było mowy o samochodzie, jeszcze motocykla nawet nie miałem. Jeździliśmy autostopem albo chodziliśmy na piechotę i trafiliśmy na piękne stanowiska. I potem rozpocząłem tam badania w 1969 roku i praktycznie 40 lat w tym regionie już działałem, kopiąc liczne stanowiska z późnego paleolitu, z mezolitu i z czegoś, co uważam za rodzaj własnego odkrycia, z paraneolitu. Paraneolit to są łowcy i zbieracze, którzy żyli ciągle swoim systemem gospodarczym mezolitycznym, zbieractwa i łowiectwa, ale byli już sąsiadami ludzi z neolitu. Na pewno się znali, mamy na to dowody. Ale ponieważ region ten właśnie Wojnowa, to jest region, teren piaszczysty, wodnisty, jezior, kanałów wodnych, obniżeń, lasów, zupełnie nie nadających się do rolnictwa. Dopiero w późnym średniowieczu tam wkroczyło rolnictwo, a myśliwi i rybacy do dzisiaj tam lubią działać, bo to ciągle jest właśnie taki nie bardzo rolniczy region. No i tam było dlatego między innymi tak bogate to było, jak myśmy w naszym grancie to nazwali, region Wojnowo, Arkadia łowców i zbieraczy, bo tak było.
No i wiele lat przyjeżdżali do mnie koledzy z Warszawy, profesor Szyd też pomagał, jako że on jest wielkim specjalistą od spraw geomorfologii, w tym nam pomagał. Również w tej dziedzinie Bolesław Nowaczek, tu profesor z Poznania, bo tam się profesorowie z nich porobili. Wtedy to jeszcze byli młodzi ludzie. Maryla Marczakowa z Warszawy, Bolek z Winter z Krakowa, z Anną Dagdą, swoją przyszłą żoną. No i oczywiście z Poznania był Andrzej Prinke. Jeszcze studenci liczni, którzy tam przyjeżdżali wtedy. To była duża ekspedycja, jakoś jeszcze fundusze na to mieliśmy i sporo badań różnych. Ten region między innymi był bardzo intensywnie badany w torfowiskach, jako że inwentarze krzemienne z wydm czy z terasów piaszczystych to są tylko krzemienie, które są już dość znane, ich jest dużo i tak dalej. Ale ci ludzie, którzy mieszkali na krawędzi jeziora czy rzeki, oni chcąc nie chcąc wyrzucali, czy spływało na dół bardzo wiele rzeczy, ich dzieła różne. Nawet całe garnki potrafili wyrzucić, kości zwierzaków do wody wrzucali. I to wszystko zostało pokryte torfami. I myśmy wchodzili w te torfy i tam właśnie dopiero się zachowywały kości, no ceramika to była wszędzie, ale na przykład całe naczynia z warstwą jakiegoś czegoś, co było wewnętrznie, a co potem myśmy badali u specjalistów. To było właśnie ciekawe i te torfy nam dużo, dużo zajęły czasu i energii zresztą, bo to wymaga pompowania, wymaga szalowania, bo to dość głębokie było, no ale dawało wyniki. No i z tego powstała taka monografia duża, którą mam nadzieję niedługo wydać drukiem. O, jest w internecie w tej chwili. Jeszcze 2 lata temu kończyliśmy te badania właśnie, bo dostaliśmy grant na zakończenie tych badań, a w tej chwili moi młodzi ludzie kontynuują tam badania w dalszym ciągu.